Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adam 15. Witamy was serdecznie na naszej serii Łos sąsiada do sąsiada z sąsiadem Tanasem. Dzień dobry, witam serdecznie. I lecimy na pełnej żniwa klasem Mega Dominatorem 208. Ach, ten smak żniw. Sąsiad tak się zaciąga. Co ty tam kosisz, że tak się zaciągasz? Rzepak, rzepak. No ja też jadę w rzepak i jakoś na razie się tak nie zaciągam, ale sąsiad już tam daje czadu, a ja dopiero Dwie tony ukoszone, sąsiad. Wchodzę do mojego tutaj wariata. Łot palamy. Po raz pierwszy kombajnem na tym moim nowym tutaj panelu zbiorczym i rozbiorczym. Zbiorczym. I ogólnie tak, na ostatnim odcinku sąsiada były siewy. A u mnie już żniwa, bo no nie chciało mi się trzeciego odcinka z... poczekajcie, bo muszę najpierw rozłożyć narzędzie. Nie kosisz w ogóle? No, za sodą. Dobrze. Dobra. Git. Włączyłem. Czekajcie, muszę ogarnąć ogólnie, jak to wszystko prądzi. Jojo, madame, dawno się nie gościł tym kombajnem. Ej. Tak. To? Tak nawet całkiem. Uda mi się jakoś podnieść to? Co ja nie mogę podnieść? A! Podniosłem. Dobra. Wszystko jest git. Jechać? Jechać. Nie no już tak dawno się nie bawiłem, że... czekajcie, jak to było. O, tak. Kurde. Tak jest. Masakra, jeżeli chodzi o całe ustawiania, to ciężkie przypadki niekiedy są. Może już, że woda w kombajnie na czerwonej skoczyła, tak? Na razie jest wszystko git. Muszę sobie wyjść na zewnątrz, zobaczyć co tam pięknie, ładnie i cudownie. Mówiąc na temat właśnie siewów, ja już nie chciałem nagrywać, bo te siewy to by jedno i to samo by wyglądało. Nawozy i opryski ja osobiście miałem tylko na trzech polach, a to by było bez sensu. Miałem nagrywać się na kosę, ale że trawa wiadomo wzrasta identycznie równo jak zboże, to było ciężko takie coś ogarnąć, bo poza tym nie potrzebuję na razie czegoś takiego. I chyba nawet trawa jeszcze nie urosła, jak tak patrzę. Marihuachem? Ej, serio, bo trawa nie urosła. Nie wiem, pani się Podro. Wydaje. 14 pokos. Nie no, stąd. A morda, a tam twoje pole, a tam twoje pole 53 wymaga wapna, mordeczka, jak tak kosisz fajnie. A, już za mną teraz, tak? Jo. Myślałem, że przede mną coś nie wiem, urodziło. No i ogólnie tutaj, jak sami widzicie, jest to coś nowego, że jadę tutaj kosić. Dobra, mogę cofnąć. Kupiłem sobie pole za 40 tysięcy, miałem 60. W ogóle skąd miałem pieniądze? Miałem 60. Brodeś. Ja, tobie co? Szybciej! Kurwa, bo dostajesz klapsa. Ej, co jest? Kurde. Co? Nie chcę jechać. Bo do domu, może biegu nie wrzuciłeś. Nie, no właśnie był na biegu, a on mi tu wyjeżdża. A biegu jo, wyskoczył. Tak się dzieje, trzeba do zera schamować i dopiero nie, od nowa bieg jakby mi wyskoczył i on chciał, ale nie mógł. Ja też tak mam, no ja też tak mam. Beka. No i tu ogólnie powiększyłem wreszcie długo oczekiwane to pole, bo już miałem na początku kupić, ale ciągle albo brakowało mi hajsu, albo coś. A czemu tutaj widzę Tanasa? Gdzie mnie widzisz? Co? Na sklepie jesteś? Nie. Mi się świeciło, że jesteś na sklepie, co nie? On się zbugował. Ja jestem na pole cały czas. Dziwnie, bo tutaj akurat przejeżdżam. Na sklepie to byłem, ale wcześniej. Nie, i może zostałeś. Jo, ale już nie, bo wysiadłem i siadłem, to już nie powinien. No to już, bo tego cię chyba nie ma już. O, ale tam przekazówka 2,5 tysiąca na obrotach, kurna, w klasie. Kurwa, grzejnik, mam zimny w dymu, bo jak się oparłem, to mi zimno się w rękę dymu. Kurwa. Taki większy podłokietnik tutaj u mnie jest. Od kiedy mam ten cały stelaż, to lubię właśnie się tak opierać. O to wszystko. Ej, ogólnie teraz dopiero zauważyłem, że nie przygotowałem sobie maszyny na żniwa, czyli nie naprawiłem. Więc po tym okrążeniu jadę i naprawiam. Teraz tak patrzę, że po 50% zużycia, a tak już nie może.
ale chyba najpierw wysypę zboże, żeby mi nie ukradli. To tak wszystko jest, jest możliwe. Zrób tak. Lepiej tak zrób. Wszystko tam jest możliwe, mogą mi zabrać. No, to pole ma chyba 2 hektary, tak? Czy półtora? Półtora hektara. Tutaj, jak patrzyliśmy, bo mamy sobie ten cały piękny modzik, który nas informuje. Jest, dokładnie oczywiście podziękowania dla Daniela. Tak, dla Daniela. Jest. Cudowny widz, który podsyła nam takie piękne nowinki, że aż się chce. Aż miło czytać. Aż się chce czytać i wszystko robić, naprawdę. Szacunek za to wszystko. Więc tak. Mamy parę ciekawostek, ale najbardziej w tym momencie to chciałbym. Duże radio, mordo, w klasiku, tak? A, włączyłeś sobie radio? No, na YouTube. Ja bym sobie włączył ogólnie takie radio typowe tak, tutaj. Tak patrzę w środku, tu nie ma radio, jest niby taki ala na radio, ale tak to radio nie przypomina. No tak, ala przepierdolnik jest tylko jakiś. Pytanie ze 100 punktów jest teraz takie, czy ja mam otwieranie rury na... Chciałbym to sprawdzić. Tak, teraz wszystko jest na temat zmiany biegów. To na pewno. To nie, to też nie, na pewno. To też nie. Chciałem sprawdzić, bo pewnie mnie to... O. A jednak mam. Na siódemeczkę, proszę bardzo, jak ładnie. Wszystko człowiek musi sprawdzić. Dobrze. I teraz mogę sobie wysypać, bo chciałbym wysypać i dopiero pojedziemy. Ile masz? Wiesz co, chyba 3 tony na jednym okrążeniu. No to ja nawet nie wiem ile. Już pewnie zbierać masz? Nie, co ty. Przejechałem tylko jedno okrążenie i na jednym okrążeniu 3300. Nawet nie wiem ile zarobiłem pełny zbiornik na pewno. Tak szczerze to chyba dobry wynik, tak patrząc co nie. Ja prawie 8 ton już mam. Rzepaku? Mhm. W następnym odcinku u mnie nowe nabytki. Nie nabytek, tylko chyba nabytki. Tak mi się wydaje. Dobrze, że ja tutaj mam ten ala garaż. O, tylko że trochę ciulowo jechałem, bo... Zapięć. Jadę w susiem nowym, a co się wypierdzieli tam? Napraw za 200. Niech ciu mnie. Się przełącza samo. Cyk. Czy uda się tak, czy niezbytnio? Nadal trzyma mi klasa, szkoda. Dziwne to jest właśnie pod tym względem, że mega, mega trzeba daleko odjechać kombajnem. Dobra, teraz już jest git. A, idzie do tyłu. Scenianie, ten bieg jakby nie wskakiwał niekiedy. To jest trochę dziwne. Czy mi bardziej przy nawrotach chcę zmienić na z jedynki na przykład na wsteczne? To wtedy mi się tak dzieje, a tak no, to no, jest git. No ja też właśnie przy... Tak to jak jadę to git, tylko właśnie jak na przykład teraz zahamuję i przełączam sobie ze stacznego na przód, to niekiedy mi się to nie włącza. No i o tak jasno, że jakby nie ma, trzeba do zera wyhamować, dopiero wtedy łapię. No, dziwne właśnie trochę. Dobra, odpalony 100%, zobaczymy. Jeżeli na mniejszym okrążeniu uda o, mi się zrobić... O, widzieć jak tam kosisz. Że ty jesteś? Gówno jadę. Nie widzę na twojego nika w kabinie. Obok twojego domu teraz. A, to ty za moimi plecami jesteś. No jo. Tutaj. Nie widzę. Na trawie, ci widzę w ciul. To, żebym na krawędzi wjechał. A w kabinie nie widać swojego niku. Nie. No nie wiem, w kabinie nie. Chyba nie widzieli. Tak jeszcze w lewo teraz byś spojrzał, ale teraz to już za późno. Ja to nie wiem. W ciul. No jak na zewnątrz wyjdę, to na pewno cię wyjdzie. Na milimetry się zantkiem betoniarista minąłem. No mówię, o już mnie przewadzi na ciulanie. Koło Żabki. A, bo ty jedziesz w drugą stronę. Ty jedziesz na pole, jo, tak? Jo, jo. Mam pełen zbiornik, jadę wysypać. No to nie, to ja w drugą stronę patrzyłem. No, cię nie widzę. No teraz już na pewno mnie nie będzie widział. Tu już mi sklep wszystko zamyka. Dobra. Sprawdzić, ciekawi mnie, czy to naprawdę daje to naprawianie coś, co nie? No bo jeżeli ja ciekawe miałem na tamtym okrążeniu większym 3300,
Na mniejszym powinno być o wiele mniej, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak na tym będzie też 300, to znaczy, że coś może to jest. Może i coś jest? Może naprawiłem trekomba, gdzie powiem, jak będę w realu kościół, czy więcej dać, nie? Oby, a jeżeli chodzi o realność, to oby ci jak najwięcej dawał, ale 4 razy więcej ci może dawać, co nie? Tak jest. No, może bym tak opuścił. Dawaj, 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 Malina, ciągniesz, firmowe paliwo. Tutaj nowe pole, to musi być przypływ gotówki i niemiłosierny. Ale zestaw przyjechał tutaj do wizytowania, 40 nie? 40 tysięcy tu się musi, kurde, zwrócić. Ale to jest maszyna zajebista, bo ta klasika pasuje idealnie. Dobrze, że zamówi tego frytraka, bo no, w kabinie koszenie to jest teraz miodzie, co nie? Nie ruszasz niczym, tylko głową. No, to jest bajlanda. Takie pierwsze żniwa dopiero ja mam chyba, jeżeli chodzi o frytraka. Nie, 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 ja już bizonem kosiłem, dobra. Czy wszystko będzie szedł? O, idzie. 2,5 tysiąca obrotu prawie. Prawie. No zobaczymy, ile teraz sypnie mi tutaj na tym uokrążeniu. Tu jeszcze okrążeń w ciul. I no wskazówka na obrotomierzu w tym w klasie nie daje rady. Tak, przerywa. Jak sobie życzysz, tak? A tu kosze mocno. Ale jakie pieniążki kosze mordo. Widzę w oczach, jak kosze normalnie. Jak się do hedera wciągają pieniążki. Ja powiem szczerze, że tak jak wysypałem te pierwsze 3 tony, no to też już widziałem parę tysięcy w kieszeni. Tak nic już. Tam ponad 6 koła. Prawie 8. Dobrze liczę, więc tu już po przejechaniu. Nie no, tak szczerze to chyba mi nic zbytnio to nie daje. To naprawianie. Bo na tym okrążeniu sypło mi około 3 ton bez 300 kilo. O, bez 200 nawet nie polega. No ale to i tak dobry wynik. Jo, easy. Najgorsze to, że tak, że paku to ja chyba mam to nie tu. Czy to będzie pod tym przyciskiem? Nie, pod tym przyciskiem. Ale włączę sobie coś innego. Chyba dwa pola rzepaku? Prawdopodobnie tak. Tak w sumie, no w sumie podobnie jak ja, no. Właśnie tak się zastanawiam, czy to prawda. A sobie masz raz, dwa... Nie wiem, nie wiem co ja mam pola na... Sobie. Cztery, trzy. Tak, soję mam na pewno na 13. Soję mam raz, dwa. Na 26 na jedynce. Nie mam. Soję mam na pewno na 13 i 48. Rzepak mam na pewno tutaj na tym polu i 22. A co ja mam na 42? Jo, tylko 43, nie pamiętam. O, mijak. To mnie najbardziej teraz ciekawi. Aż zapisywanko się włączyło. Zajebiście, że ja nic nie widzę. W ogóle jak tam moje świnie? 27. Soja? Panie. 3 pole soi mam. 43 też jest soja. Czyli mam tylko 2 pola rzepaku. Więc w czasie. Więc no to jako tako zarobię trochę, więc. Myślę, że w następnym sezonie będą ciekawe nabytki. U mnie chyba dwa soje będą. Nie będzie radzie. Nie będę jeszcze kościół w tunelu. Jadę się przeciąć. Już się nie opłaca. Ja się przetnę, bo nie będę musiał sypać. Akurat prosto w ciągnika się przetnę, bo to już szerokie cholerstwo jest. Ciągle poprzeczniaki robić. Nie? Też zawsze to. Tylko znowu ten kawałek będę miał prosty, a ten po prawej będę miał krzywy jak skurczysyn, bo tam przecież od tej drogi to są tak nierówności, że będzie grubo. I tak miał być, kurde, pełny zbiornik, a tu ledwo 10% weszło.
Nowiutka. Bardzo sobie. Chcesz mniejszy zbiornik ode mnie? Ile masz tam? 7,5? Czy ile? Nie wiem. Chyba coś koło tego. Nie wiem, pojadę teraz jeszcze ten poprzeczniak tutaj. Wójta. I wysypę i tak, bo... Bo ileż to można się bawić. Za 6 ton, czyli ja już mam ponad 9 ton wypierdzielone. No ja to samo. Czy ja, czy ja dobrze klikę Mirror'a, ja się otwiera? Ja mam za 13 ton już. Tu ładnie lecisz. Ja na razie na spokojnie. Bo że ty już dawno, dawno temu zacząłeś, co nie? No w sumie tak dawno, bo trzeba było komuś naprawić. Zaczyna się odcinek, to ja nie wiem, teraz przejechałem tylko. Zajebiście, zajebiście podjechałem. Profesjonal farmer, który na burtę mi sypało. Ale sypać sypało! Uwielbiam farmingę za to. No, można się napić akurat w przerwie na sypanko. Tak jest. Ale żeś zastał, mordo. Ty weź nie świruj. Dobrze? Wyliczysz? Proszę tutaj na tak pełnej. Ogólnie to... Olej w porządku, woda w porządku. No to ładne będę miał ogólnie zestawy tego rzepaku. Tak teraz patrzę. Bo... czekaj, tylko włączę. Bo, jeżeli tu już mam 9 ton, a jeszcze pola zostało do koszenia w ciul, to sobie teraz tak pomyśleć jeszcze tamto mniejsze pole. Ciekawe, ile tu tak ogólnie z rzepaków na moich poletkach sypnie. Dobra, to u mnie, to będzie. Ta zmiana biegu przód, tył, rewers, to jest po prostu magia świąt. Ile tu człowiek się musi narobić. Trochę na zewnątrz, co pojedziemy też. Ciekawe mi, jak ja się prosto przeciąłem. No tak w miarę. No tak ogólnie to zajebiście, bo tak z tej strony mam przejazd pod kątem. Z tamtej strony mam krzywe, a ja przeciąłem się chyba prosto przez środek, więc no. No. Pole pocięte, trzy dupy. No pomysł fajny, dobrze, że ten klas daje radę. Ogólnie chyba w tym odcinku będziemy mieli tylko żniwa rzepaczane, plus potem jeszcze poszukamy, czy w ogóle są jakieś ceny. Można by było coś fajnego sprzedać i zarobić pieniążki już. Jest. Ale na razie to przydałoby się skupić na tym koszeniu. Dobra, masz pieniądze, co masz? Co? Mam więcej pieniążków od ciebie. Nie. No ja miałem 60 tysięcy i... Mi te świnie uratowało, tak to czy miałem, mało miałem. Kulturalnie pożegnałem się 10 koła. 42 tysiącami na to pole sobie teraz koszę. Więc coś za coś, jak to mawiają. No ja. Chcę się mieć... chcę się mieć chyba hektar więcej. No ogólnie mówiliśmy tego. Sprawdzaliśmy hektary nasze, naszych areałów. No i ja mam punkt równo 9 hektarów, a sąsiad ma 10. Gdzieś około, no 10-10,5. No coś tak pewnie w połowie będziesz miał. Więc o te 1,5 hektara więcej, jak na farminga, 1,5 hektara jest mega dużo, bo 0,5 hektara to jest... Tul. Mało, ale 1,5 to jest takie pole, on ma takie pole, jakie ja teraz koszę jeszcze dodatkowo. Więc możecie sobie to obliczyć, ile on ma jeszcze dodatku roboty i pieniądze, co nie? No to chyba działa, nie ma co coś za coś. Ja mam trochę mniej. Dobrze, że w ogóle dokupiłem sobie ten hektar teraz tutaj, tego pola. Zawsze troszeczkę dogoniłem sąsiada. Bym miał spokojnie 8 hektarów tylko. No więc... podobno po ile tam masz w tym polu, co ty kosisz teraz? Co? Hektarów? Ile masz hektarów na tamtym polu? Tu mam 1,5. To ja też wydaję podobnie to, co koszę teraz też. Hektar 40 czy takiego. Tu musimy sprawdzić dokładnie, ile tu jest. I sprawdzić, u kogo lepiej sypie. To będzie też taka ciekawostka. Ciekawe. Więc jak skończysz pole, to musisz sprawdzić, ile ma w ogóle dokładnie.
i zapisać, ile sypło ci tam, co nie? Wtedy sprawdzimy, czy na tym polu mam podobnie i teraz też zawsze trochę będziemy mogli obliczać, ile sąsiad zarabiamy. Jakbym miał bekę, jakby na każdym polu inaczej sypało, no to to już bym pierdolnął. No ludzie, może być. Nie wiem, jak na razie to... No już mi sypło gdzieś z jakieś 12 taon, więc... 14. Będziemy podobnie. Chyba po raz pierwszy będę miał dwie pełne przyczepy rzepaku. To może być tos! Jak tam z kukurydzą. Ale tam idzie na pełnej klas, nawet się nie zatrzymuje. Wykorzystałem już 106 litrów paliwa w klasiorze, a spalanie jest około 44 litrów. Daje czadu. Ja dokładnie. Równo 4 tony kolejne sypło mi równo tutaj. Hektar. Obliczasz to, ile tam na pole? Hektar 40. Dokładnie. 40 ma, no zobaczymy. Jak skoszę, to dopiero sprawdzę, bo już mi się teraz nie chce wychodzić. Albo jak będę sypał, to sprawdzę, żeby nie tracić czasu. To jest dobrze, że się przejdziemy przez środek, bo tak ładnie tutaj wygląda mi to teraz. Po rzepaku ładnie. Siernisko wygląda. Ale chyba więcej upoził, tak mi się zdaje. Masz hektar 40. Ciekawe. Tak powiem więcej. I to masz tam ile, półtora, jeżeli, tak? Jeżeli tu mam naprawdę półtora, bo tak mi się zdaje, że tu mam półtora. Jak obliczałem, to tak z pamięci liczę, że tu właśnie były te półtorówki. Więc jeżeli to prawda, to no to powinienem więcej, tak? Od ciebie. A ty już skończyłeś? Jeszcze nie. Jeszcze tutaj nie zostało. Tam komuś powrotem. Zobaczymy, ile dokładnie byliśmy. Ale to pięknie. Ogólnie tak mi się ten klas podoba, że powiem szczerze, że go chyba nie zmienię. Bo jest cud miód i orzeszki na taką robotę, co on robi. Wolałbym sobie dokupić kolejny i nająć pracownika, żeby mi kosił, ale to myślę, no, że... No kombajny, zarobiliście. Myślę, że to dopiero jak będę miał jakieś 30 hektarów tutaj. A myślę, że w najbliższym czasie to daleka droga do tego. Bo dobrze sobie radzi ogólnie klas na tych moich hektarach. Może dużo nie mam. Akurat w tym sezonie postanowiłem, że zasieję tylko 3 rodzaje zbóż, bo chciałbym dużo pieniążków zarobić, a nie potrzebuję jakiejś tam zmienności. Więc mówię, a to niech tak będzie. Dokładnie. Teraz tak. Przejedziemy sobie ogólnie... Poszone. Prosiłeś? No. Ciekawe, ileś tam sypło. Ciekawe, ile. Zobaczę zaraz. Ciekawe, ile ci sypło. Też jest pytanie ze 100 punktów. Ile ci sypło? Jest na, no, 17 ton. 17 ton? Ja mam w tym momencie 15. Więc... Jeszcze troszeczkę do pyszenia. Chyba już 19 pewnie. No zobaczymy. Zobaczymy też w ogóle, ile ja tu mam hektarów. To mnie też ciekawi. Ale to zobaczę, zaraz będę sypał. Na jakieś minutę, dwie. Więc się wszystko ogarnie. O, dobra. Tu już mamy klin zrobiony. Do końca już nie będę dojeżdżał, więc teraz skończę sobie tamtą stronę. Mam do sobie może nawet pełny zbiornik po raz pierwszy, dobra. Żeby... Oj, przedusiłem go trochę. Halo. Halo. Chciałem przyspieszyć, tego zdusiłem trochę. O. To tak 2 na 10. Dobrze. Następne pole kruszone jest. Hamuj. Dobra, możemy jechać. Czyli mówisz, że masz 17 ton z... Hektar 40. To sobie pomyśl,
jeżeli w realu, taki zsypało, wynik, ja pierdolę. Na 1,5 hektara prawie 17, to jeszcze rzepaku. Panie! Zarobasz jak są skurwy, synie. Panie, ty jutro jedziesz kosić 1,5 hektara, no może ci tak sypie może. Ta. Nie, weź przyczepę od wszystkich sąsiadów ze wsi, ta, bo nie dasz se rady, kurwa. Ja pierdolę. Kocham farminga, w szoku by byli ludzie, jakbym kurwa z pola wyjeżdżał, nie? Czekam, bo mam 99% na nich założeń. No i git. Dobra, piątka. Dobra, można by było otwierać rurę. Nie wiem, czy mi się otwiera, ale tak mi się zdaje. Dobra, otwiera się. Kurde. Gra a realność. To jest coś pięknego. Może, że tak Niemczech tak sypie, no skąd wiesz? Wszystko jest możliwe. O, dobra. Jedziemy sypać, dobra. Jak mam ciul do sypania, to ja idę sobie zobaczyć, jak to... Widzieć, widziałem, ile w Niemczech koszą, ale żeby ile im sypało... 0,57. A teraz kolejne pole, czyli ja mam około hektar 60, ponad hektar 60, to mam jednak. Dokładnie mówiąc. No to jeżeli mam tutaj hektar 60, to mam te 20 więcej od ciebie. Zawsze to jakiś plus. O, pełna przyczepa jest pierwsza. Niewiarygodne. Ale to i tak coś czuję, że dużo więcej mieć od ciebie nie będę. Zawsze trochę. Będzie. No, wysypuj się i kończymy. Dobra, jedziemy. U mnie już 20 parę minut koszę to pole, więc jak na koszenie to dość długo. Może paka, rzepaku to ogólnie będę miał z 20 ton. Tylko? Już, bo jeszcze koszę pole. A, no tak, ale... Ale oho, ogólnie... Jakiś wszystkim... deszczek się będzie wkradał chyba tutaj. Czemu? No takie zachmurzenie wyskoczyło na tym. No tam deszczek to nie ma, chyba nie. Aż tak chyba nie będziemy mieli. Ale zachmurzenie. Przerąbane. No zachmurzenie to może być 16-17, cały dzień koszenia, a jeszcze na tamto pole trzeba jechać. Jeszcze trzeba dużo rzeczy tutaj zrobić, proszę państwa. Ale tak to już jest w żniwa. Napiszcie mi w komentarze, że tylko no, pokazuje koszenie i nic więcej. No tak to już jest. Żniwa trzeba kościć. Piątek czy niedziela. No cóż, skosić też trzeba. Ten kawałek chyba opitolić muszę. Bo nie będzie mi się chciało po niego potem wracać. Biegami porobiłem. O, aż mnie tam w fotelu pierdykło. Kurde, serio na raz tego nie wezmę. Takiego kurna miora. Dobra, zobacz. Mogę się cofnąć po to. Bo już tutaj biorę na raz. Trochę tak sobiutko, bo... Dziwnie. No ale no cóż. No cóż, jest, tak musi być, sąsiedzie. Dobra. Tak przekosiłem się, to tak być musi. Raz dookoła ładnie miał obkoszone. Dobra, i tak pewnie tego na raz i z nie tego pola. Trochę tego rzepaku wjeżdża z tego pola. To widzę. Słyszę ciągle dookoła i moje 5 tysięcy. Krowy tam dają czadu. I takie dwa źdźbła mi zostały, no. Żeby was nie powiem co. Ale... Jeśli chodzi o źdźbła, to i tak to zawsze coś. No. Zawsze to 2 kilo. Za dużo kombinacji, jeżeli chodzi o przyciski. Ojo, myli cię w ciul. Panie, teraz to nie trzeba mi oczy do koła głowy, żeby to wszystko poogarnąć. Trzeba wiedzieć, kiedy bieg zmienić, kiedy to przestawić szybko, żeby to miało jakiś taki trochę sens,
Gdyby to jako tako szybko nawet szło. Tutaj się jeszcze przesunę, zaraz wyjdę z kabiny, o, będę widział. O, ale zajebiście, głowę mi nie widać na kamerce, ale widzę, kurde, tak zajebiście, że fakt, że to szok. Jeżeli chodzi o Frydraka, to można w nim tutaj robić takie rzeczy niestworzone, czy nawet fizjologom nie śniły. Komu jak w BTS-ie. Właśnie ogólnie dzisiaj miałem sprawdzić. Mówię, ach, zasieje się szybko. Słowo szybko nie było tutaj wskazane. I może se lupnę ETS-a, bo będę miał chwilę, no nie? Wróciłem. Jak zobaczyłem, ile jeszcze mam do zasiania i ile do zrobienia, to bałem się, czy w ogóle wyrobię się, żeby nagrać. Ale mówię, niechaj tak będzie. Wczoraj ja też mówię, a tam lajcik do 22 się zasieje, po 23 skończyłem. No. Już nawet, ty jak wysyłałeś save'a, też kurwa, chrapsiałem na łóżku. Chyba spałeś, kurwa. Ktoś nie odczytał na. Pierdyle mówię. Ostro. Jeszcze tak dzisiaj miałem po obiadku chwilkę. Biłem sobie właśnie zobaczyć, jak tam te siewy. Jak tam na tym sejwie jest. Najśmieszniejsze było, chciał cię chyba. Wbiłem i zobaczyłem, że. Ja wczoraj tak ci powiedziałem, że tam a, 2-3 pola, co nie, no. No jak zacząłem, że tam jest 5 pól do zasiania, to mi się odechciało. No to największy, nie? No i to właśnie największych. U mnie to samo było. I ja mówię, o nie, za jakie grzechy są. No i ciulno. Ja miałem taki plus, że miałem jedno pole zobaczyłem. Kultywatorem wszystko obciąłem, to tamtym przelinkom szybko obleciał. Mistrzostwo świata, a ja, panie. Mówię, wtedy tam... To już musiałeś uprawowosiebne wszystko. No, ogarnąłem sobie to jedno pole, poszłem. Co miałem zrobić, to zrobiłem. Jak zrobiłem, wróciłem, to... To kurna, siałem. Do znudzenia. Powiem wam ludzie, że fiaty to jednak zardzewiałe cholerstwo. I wszystko im się sypie. Nawet... Co tam robiłeś w ogóle? Tłumnik. O. Cały tłumnik spalowałem nowy. Znaczy, można powiedzieć nowy. Tak można używam. Nie, no, ogólnie siatkę plus, plus rurę, którą musiałem ogarnąć. To nazywa chyba złącza elastyczne, coś takiego mordeczku, tak? Profesjonalnie. Profesjonalnie chyba tak. No ja to zależy, czy mówię na tą siatkę, nie wiem czemu. I ogólnie najgorsze jest to, że w tym. W mechanice jest tak, że wiele osób mówi. Czekaj, bo mi się tu przestało. Jak co? Nie, mówi takim slangiem, że a bo to i a potem tak wychodzi, co nie? Że, i tak właśnie od początku, kiedy pamiętam, że siatka. A rura to rura. Ogólnie wracając jeszcze na chwilę do rzepaku, to mam. Oś, prawie 19 ton, a ty miałeś prawie 17, bo tak? Coś w tym stylu, czy 17 równo? Prawie 17. No to prawie 2 tony więcej. No, więc jest moc, dobra. Więc jadę dalej kosić. Ja muszę zawieźć wszystko, bo mam już tam następny zbiornik czeka do wysypania. Zostały pełne. No ja lecę. Na kolejne pole. Dzisiaj, jeżeli chodzi o tą akcję, to ale jak zacząłem, że przestałem tłumnik żerego od spodu, to mówię, uuu, piękny ten. Rura ta środkowa, no to od spodu cały nalot, co nie? Myśmy ten, robili skrzynię w Toyocie D4D. Mhm. Ja pierdolę, chłopie. Taką fuszerę ktoś odpierdolił tam, że masakra. Skrzynia niepoprzyręcana, trzech śrub brakowało, tam czterech nawet. A to widziałem już takie opcje. Reduktor jak przykręcony był, to śruba pół wkręcona, reszta nie mogli dokręcić, chuj, zostawili, kurwa. Tam od poduszki taki spornik szedł. To też, kurwa, tam jedna obrywana śruba. Na dwie się trzymało tylko, mówię, ja pierdolę. Co, udańce. Pod takim względem. Masakra. Przecież najgorsze jest to, że jak ktoś czegoś nie umie albo nie da rady zrobić, to nie szuka wyjścia, żeby ktoś mu pomógł, na przykład kto to umie, tylko a dobra, zostawimy tak jak jest, albo nie wkręcimy i będzie git. No, jest. Sakra. W
ostatnio wystarczająco zobaczyłem, jak Płoskie, kurwa, ktoś wkręcił na odwrót, no to to już w ogóle jest szał ciał. Ja, kurwa. Nie wiem, no. Oni to umieli. Tak? No, no najwidoczniej da się tak. Ja pierdolę, mają ludzie. Pierdykłem ze śmiechu, co nie? Potem się dziwić, że kurwa przy skręcie szela, co nie? Wręcz nie dało się skręcać, bo... Znaczy ogólnie tak to wszystko było git, ale przy tym... przy takich nawrotach jak 90, na rondach, o Boże, na rondach to śmierć totalna była. I no strzelało kurwa wszystko. Samochód cały się przesuwał. Ale jak można kurwa odwrotnie założyć? No nie wiem, to... Już kurwa widać, że gwint jest do góry. Nie tłumacz mnie tego, tylko tłumacz jak ktoś to zrobi. No, dlatego to jest taka beka. Janusz kurwa to by lepiej zrobił na pewno kurwa. Janusz przy tym to jest król. Kurwa, mechanik profesjonalny kurwa. Nie. No mechanika... Mechanika jest dziwną kurwa, dziwnym zawodem. Jak sobie tak popatrzysz to... Nie widzisz czy się śmiać, czy płakać. No ogólnie dojadę teraz w tę stronę i luknę sobie, czy... Ja mam jakieś ceny, można by było coś sprzedać. Raczej nie bardziej. Rzepak 1900, więc chyba ma na 10, to nie są się. Ogólnie ta kukurydza spadła, więc bieda z nędzą. Soja 2700. Mleko to raczej. Nic ciekawego raczej. Wszystko. Nie pierdolę, co i nic, kompletnie. No jak zawsze, ceny to jest masakra. Kurde. Jak w realu. Taki cały zestaw bym co pojechał teraz. O! Akurat przejeżdżam do ciebie. Byłeś na gośpie. Gośpie. Tepnęłeś się do mojej maszyny. Ja tak kurwa patrzę na tamie. Mówię, co to są za maszyny? Się latam. Ja latam po wszystkim. Zapomniałeś mi sąsiad oddać tej pomocnika, co nie? Tak jest. Jeszcze polatał. No, bo sąsiadowi tam pomagałem. Przed żniwami parę rzeczy, więc dostałem pozwolenie i takiego pozwolenia mi nie zabrał. I no tylko jeszcze zapłaciłem. Za usługę. No, kurwa. Słabo by było, żebyś nie zapłacił, to? Grube pieniądze. Chciałeś tyle, jeszcze więcej ci dałem. No tak, no, jeżeli chodzi o sąsiedzką pomoc, jeżeli sąsiad mówi tyle, a on daje więcej, to znaczy, że to jest bardzo dobry sąsiad. Tak jest. A ja znowu byłem taki dobry sąsiad, bo powiedziałem mu mniejszą cenę tyle, niż wydałem, więc... Już niech mówię, niech stracę tam. No, ale nie straciłeś tam. A nie straciłem, bo sąsiad był tak zajebisty, że dał mi... Tyle nie trzeba. Bez jednej złotówki tak zwanej. Ja ci oddam, tu wierzę. Nie możesz chyba złotówki dawać, więc nie oddasz. Nie, ale beka. Dobra, ja go sąsiada mam. Nic nie kradnie. A jak ma pomysł, to pomoże. Jest. No fajnie, może żeby miał mniej pieniędzy ode mnie, ale dobra. Tyle to tam przeżyje. Będę miał w następnym odcinku, nie przejmuj się. Mniej pieniędzy ode mnie? Na pewno. Nie wiem. Chciałbym. Marzeniem moim jest cena za soję i rzepak w następnym odcinku. Żebym wszystko sprzedał, miał pieniążki, a nie czekał 3 lata. Sypiemy następny zestaw. Zresztą cena za kukurydzę, bo ona już mi pewnie tam skisła albo popcorn robią. To kurwa, cały sezon kukurydza stoi i. Tydzień na obiad kukurydza, kurwa. Nic, ludzie, czy wy to czaicie? Jak można. Nie by, żeby nie było ceny przez cały sezon, nie? Przy to ręce opadają i nie tylko. Brudno szybko myślałem, że ktoś mi przez pole idzie. Dobrze. O, pięknie. Ustawione wszystko. Ałaj, wsteczny ogień. Kurde, lusterka by mogły być lepiej ustawione. Warto wyjść, co ustaw. Ja tam zawsze też. Ostatnio, jak żebym jechał, mówię, lusterkę źle ustawiam, jak żebym przypierdolił futrynę od drzwi. Mówię, ja pierdolę, chciałem się lusterkę przestawiać już.
Którą dzielę? No jak kombajnem jechałem, bro, asfaltem, mówię, że miałem lusterko przestawione, nie? Kombajn sobie, mówię, chuj, wyjdę, przestawię sobie lusterko, nie? Jak żebym przypierdolił futrynę głową, to żebym się kurwa siadł. Ja też, ale... Ty to sobie hardcore jesteś. Mówię, kurwa, już nie, pierdolę, nie dam rady. Normalnie, jak kombajn się zapierdziela, ja sobie wychodzę, a lusterko sobie przestawią. Kurwa, trzeba było wysiąść go ani ciekawe. Kto był już szybszy? Najlepsze jedzie przez miasto, kurwa. Wysiadł. Wysiada, kurwa, gonił gdzieś kombajnem. Na rondzie kombajn sam zawraca. No. Kurze playa miał. Ale na rondzie tam na pełnej curwie jeżdżę. Ostro tam daje czadu. No i do dupa zarzucona na zakrętach. Jo. Ale boję się, takie są te takie wysepki z tymi znakami są, nie? Mhm. I boję się, że kiedyś to wypierdolę kombajnem tyłem, nie? Bo nie wiem, jak tam daleko jest do no tego, jak na zakrętach jestem. Nie, kurwa, ale na szczęście no jeszcze dobrze, nie się przewodziłem. Dobrze, że masz kader mały, więc... A zawsze i tak biorę na staw i chuj, zabijkę robię. Bo tak, to trochę byś... Bo nie mogę sobie wymierzyć to, jak tam jeszcze wystaje tym kombajnem, tak jak się siedzę. Masz w ogóle kader? 3 metry. To i tak jest szerokie. No, przy kombajnie wyglądam takie małe trochę. No, kurde, na róż. Ale przerób ma dobry. To. Nie chce mi się znowu biegu. Bo ktoś ma 3 metry chyba, nie? Chyba jo. Albo 3, albo niecałe 3 metry ma nawet ten kombajn. Ale mój jest większy. Nie, mi się zdaje, że chyba ma on ma mniejszy jader. Może mieć na 2,5. Tak mi się zdaje, że on ma 2,5. Widziałeś w ogóle mikrofon? Chyba widziałeś, nie? Przecież byłem na 18, nawet. Na 18, jo. Jo, bo tak chyba nic go próbuję. Panie, kurwa, tam pięknie było takie, że... Już chciałem na przepał nim jechać. Aby tam ślisko było, Jezus, aby latał bokiem. O, jo, kombaj bokiem. Na cementownie by tam. Co kopali? Monster kurwa. Truckiem byśmy robili. Klas Monster Truck, kurde. Klas Monster Truck. No, proszę bardzo. Ale jajce. No jest tak źle. Sprawdzam sobie ogólnie wszystkie te światełka, jakie mam podpisane. Jest zajebiście. O. Teraz włączyłem koguty, to jak w realu się czuję. Ja to jak samo. Ostatnio jechałem kombajnem, taki wieczorek był, już jechał, to też tak robiłem, na znakach wszystko na domach było widać, że wciul, nie? Ja też patrzę na jakieś okno w domu, nie? A tam się zasłonka otwiera, tak mówię. Zajebiście, nie? No, ja. Po szoku. Gabaret wiodło. Teraz jeszcze tam na domu jest kogut, to ło. Ładnie daje? No chłopie. Ale światło chyba masz takie trochę delikatne, no, co? Więc... No sąsiad musisz zainwestować w nowe halogeny. Jo, LEDowe. Panie, wszystko na LEDach. Kurde, zaczynają mi klatki spadać. Co w kombajnie, w traktorach mam LEDy. Chyba Rosa weszła, bo ten OBS nie daje rady. Rosa. Dobra, ogólnie zrobimy do końca ten... Ile w ogóle minut już jest? 40 parę. O Jezu. Zrobię do końca ten zbiornik i będę kończył, bo widzę, że nie daje rady. Jakbym wyłączył promieniowanie, coś się stanie? Może jak ciemnie jest, to powinno być lepiej, tak? No właśnie. Mi odcinek waży i wszystko. Pamiętam to zawsze. No ja nagrywam wieczorem, bo będzie mniej odcinek ważył. Jakieś co to było, nie pamiętam. W WTS-ie. W WTS-ie tu było zawsze. A, w WTS-ie, jo. Chociaż w WTS-ie niekiedy chciało się za dnia, to zawsze się na MPG. Jo, zawsze była noc. Noc jest. Przekichane. Ej, ogólnie to ładnie, już mam tego rzepoku. Ja też. Bo mam już jakieś... Stój, gdzie jedziesz? Kurde. Spokojnie, już mam jakieś 20 parę ton. Jeszcze 6 chyba? Ja prawie 30 już. To by się przydało tam podjechać, ale myślę, że... A, przejedziemy się jeszcze na odcinku. Dobrze. Przepraszam, to nie tym. Tym się maczało. Aha, tu chyba nie są... Every night. O, sam się tam jakąś nową muzykę zobaczył w radyjku pewno. Tak jest.
Wszystko trzaska. Przez to, że muszę chociaż jedną przyczepę wysypać. A tak gut co zrobicie, nie? Jeszcze takim, taką porą kozi, no tak zajebicie to wygląda. Ja pierdolę. Nie ma problemu, sąsiedzie. Jak tam chcesz, dobra. Zasypię tylko zdjęcie, zdjęcie zrobić, nie? Z tej jednej przyczepy. Bo ona była pełna. Żeby z pewnością. Wyłączyć chudy. Może wyjdzie na to, że... Bo tam jest jeszcze jedno pole, to może zasypę tą przyczepę, tak to wtedy... Nie wiem, dobra. Dawaj, starting. Czwóra. Ogień. Ledwo co widać. Dawno już tak nie robiłem. O. W tej serii chyba nigdy tak nie było. Żeby tak późno pracować. No nie. Do tej późnej pory. Może rosa opadła, chyba już nie można kosić. No ja właśnie do tego już tylko jadę zestawem. Jak kłoszę tam do suszarni zawiodę. No suszarni chyba u sąsiada. No, Wysława. Na CPN-ie. Fujsonem poleję co rzepak. Ja ogólnie bekieć się miałem, bo potrzebowałem ten, zatankować ciągnik. I się zastanawiam, ja pierdziele, gdzie to jest tankowanie, gdzie to jest tankowanie, dopiero jak tak patrzę, ja tak, chuj są. I wszystko jasne. Ja bym. Sakra, jak człowiek tak nie grał z miesiąc, to tak zapominało się tego wszystkiego tutaj, że to szok. Pozapinało się wszystko. Zapinało się też wszystko. Najgorsze, że u mnie wszystko podpinane było. Nawet kombajn. Pewnie sąsiad to mi odpinął wszystko. Nie, kurde, dzięki za suby. Przez ten miesiąc chyba raz grałem tylko na live i tyle. No ja najgorsze, że nie grałem w ogóle. Podarzywałem chyba wtedy. Więc jest moc. Niepotrzebnie nawet. No i kolor wam się ładnie biegnie. Ej, fajnie by było, by ta jedna przyczepa mi się zapewniła cała. Bym rzepakła, to bym miał pełną przyczepę na... Tam jest chyba soja akurat. Soja dużo nie sypnie, to fajnie będzie. Bo trzeba tu tir musiał przejechać po soję. Aż tak nie przesadzaj, sąsiedzi. Szału nie ma, dupy nie urywa. Ale tutaj światła się porozpinały. Jezus i Maryja. Brzą taką długą rurę. Dobra. Nawet mi się tu lampka zapaliła. I opali się. Płonie ognisko w lesie. Gdzie? Do przodu. Płoniesz tutaj, płonę ja. Dobra, może sypać. No i tym oto pięknym akcentem, gdy ostatnie... Można powiedzieć, dzisiaj kilogramy rzepaku się sypią, bo jeszcze został ten kawałek, ale dzisiaj już go nie skoszę, no bo już jest za późno, rosa weszła, Antek betoniarnica do domu wraca, więc jest moc. No, my wam dziękujemy serdecznie, zapraszam już oczywiście na kolejny odcinek do sąsiada. Tak jest, dzień dobry. Tam będzie bardzo mocne żniw ciąg dalszy. Zostawcie jak najwięcej łapek w górę i do następnego. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć!